Cześć, z tej strony Żuraw.pl, witam na kolejnej sesji Earthdowna i na kolejnej sesji przygody zabawki na strychu. Kontynuujemy w miejscu, w którym skończyliśmy poprzednią sesję. Gramy oczywiście w Earthdowna czwartą edycję z użyciem wirtualnego stołu Foundry, a ze mną są moi dzisiejsi wspaniali gracze, w tym jedna nowa osoba, jedna nowa postać. No i zaczniemy od Setiany, który wciela się w elfią wojowniczkę Arwenę. Cześć, witam wszystkich. Później jest dalszy ciąg. Zaczynamy. Później jest Yassamet, cosplayerka z Yassamet Zone oraz reprezentantka kanału Zębatka jako Julia Gordę. Cześć. Mistrzyni żywiołów. Kolejnym graczem jest Bleddyn, który wciela się w orka Seprisa, fechmistrza. Witam. I nową postacią w drużynie i nowym graczem po raz pierwszy na moim kanale jest Oskar, który będzie wcielał się w Jazdrula. A kim jest Jazdrul, tego dowiemy się na późniejszym etapie tego dzisiejszego spotkania. Cześć. No dobrze, no to kto się wyrwie z przypomnieniem, co się działo na ostatniej sesji i gdzie skończyliśmy? Na poddaszu, żeśmy skończyli w budynku. Spotkanie było ze zbirami. I mieliśmy też, poznaliśmy z kasty czarodziejskiej też pewną osobę, z którą żeśmy nie zdążyli się bliżej poznać. A szukamy fragmentów mapy zaginionej. Zlecenie otrzymaliśmy od grupy z jednych z kast właśnie w przyczółku, tak? Z tego co pamiętam. Jesteśmy w przyczółku. Zwerbował nas człowiek. Człowiek miał na imię Killian. Jest trubadurem. Zwerbował nas do frakcji mecenasów, gdyż zniknęło im coś bardzo turbo ważnego i bardzo muszą to zlecić ludziom, którzy nie są związani z żadną frakcją, a mieliśmy tego pecha, że nie byliśmy związani z żadną frakcją. I okazało się, że mecenasi w zmowie z mocarnym ramieniem mieli jakiś tam fragment mapy w bardzo mocno zabezpieczonym magazynie, do którego literalnie nie dało się wejść, a jak widać komuś się udało. Zlecili nam śledztwo, żeby znaleźć ten kawałek mapy. Tropy wskazywały na jakiegoś księżycowego wilka, czy coś takiego. W każdym razie magiczne stworzenie, które... Burzowego wilka, dziękuję. Które przyzywa odpowiedni czarodziej ku temu. Taka czarodziejka w mieście jest jedna, więc podreptaliśmy do niej. To chyba była orczyca, jeśli dobrze pamiętam. Tak. A na pewno miała na imię Girisha. Tak. Sprostowanie, adeptka władczyni zwierząt. Aha. Dziękuję. Girisha okazało się, że prawdopodobnie nie ma z tym nic wspólnego, ale podeszliśmy ją troszeczkę nieśmiało, inaczej, więc nie byliśmy pewni na początku. Potem wyszło, że z ich ugrupowania, czyli oranżerii, zajmują się roślinkami, zniknął drugi bardzo tajny fragment mapy. I ona w sumie by, jak usłyszała, że już szukamy tego pierwszego, to stwierdziła, a to poszukajmy obu. Girisha ma swojego przyjaciela Diorna Filgaxa, który jest wietrzniakiem i który jest bardzo irytującym wietrzniakiem. Widzi we wszystkich wrogów i generalnie nam się nie podoba. Wilk wywęszył, że był tutaj inny wilk burzowy. Wilk Giriszy wywęszył, że tutaj był inny wilk burzowy. Wskazuje jakieś tam ruiny miasta, że tam prawdopodobnie ten wilk schodził. Ale strażnicy nie pozwolili nam tam iść, ponieważ było ciemno. I tak stwierdziliśmy, że dobra, to sprawdźmy jeszcze tawernę ostatniej sprawy, czy coś takiego. Kompania przewozowa ostatniej sprawy była, mieli swoją tawernę, zamknęli ją na 4 spusty parę dni temu w mieście. Podejrzewamy, że im też coś zniknęło, bo taka plotka chodziła po mieście i wpieprzyliśmy się w sumie na ich strych, żeby to zbadać i doszło do walki. Tak, doszło do walki, która rozegrała się dosyć szybko, ponieważ kilku pracowników, strażników pilnujących pstrąga potokowego, bo tak się nazywa ta tawerna, w towarzystwie jakiejś wieczniackiej adeptki zasadziło się na was, kiedy wdarliście się przez drzwi na dachu budynku właśnie na poddasze tejże tawerny. Doszło do krótkiego starcia. Weszliśmy nawołując, czy ktoś tu mieszka. Czy ktoś jest w środku? Nikt nie odpowiedział. Weszliśmy dość kulturalnie, tylko że weszliśmy całkowicie randomowo po drabinie, która była na dach i tam na dachu znaleźliśmy wejście, więc stwierdziliśmy, że wolno nam wejść, skoro ono nie jest zamknięte. Tak, tak. Jeżeli coś nie jest zamknięte, to znaczy, że jest dozwolone. Przynajmniej tak było w waszym mniemaniu, więc weszliście sobie do budynku. Całkiem przypadkowo. Całkiem przypadkowo nie. I zostaliście. Rozumiem. Tutaj zdania są w drużynie podzielone.
czy przypadkowo, czy z rozmysłem. W każdym razie spotkajcie się z niezbyt gościnnym przyjęciem ze strony wieczniackiej adeptki, kilku jej pomocników, którzy chcieli wam obić mocno skórę, ale gdy walka zaczęła się obracać na niekorzyść gospodarzy, starcie przerwały nadlatujące ostrzegawczo zielone pociski efemerycznej energii, które rozbiły się gdzieś między wami na podłodze i korytarzem w waszym kierunku nadciąga zachmurzona jak gradowa chmura elfka w eleganckim, wyszywanym srebrną i złotą nicią stroju, która posyłając kolejny pocisk znowu gdzieś między was odzywa się dosyć głośnym i dosyć głośno i donośnie. Docia, co tu się do cholery dzieje? Przestańcie natychmiast! Docia, która ewidentnie była tą wieczniacką adeptką, która tutaj zamierzała się właśnie z toporem, znaczy zbierała się z ziemi i zamierzała się ze swoim wieczniackim toporem na Syprisa, zawisła w powietrzu z miną totalnego niewiniątka, że ale jak to tutaj, my się tylko tutaj tak bawimy. Pozostali pracownicy tawerny chowają broń do swoich zapas, do swoich pochew i stają praktycznie wyprostowani jak struny na głos, ten taki władczy głos nadchodzącej dawczyni imion, która ciągle trzymając dłoni dalej migoczący zielonkawym światłem kolejny pocisk zbliża się powoli w waszym kierunku. Kim jesteście i co robicie w zamkniętej tawernie? Górne wejście było otwarte. W sumie przybyliśmy się z wami spotkać, tylko nikt nie odpowiadał. Teraz zacząłeś od dobrej strony. Dzień dobry, chcielibyśmy się bardzo z wami spotkać, bardzo mocno szukaliśmy kontaktu, niestety było to trochę skomplikowane. Drzwi dolne były zamknięte, górne otwarte, weszliśmy górą. No i nie, powitanie nie było zbyt gościnne, bo zostaliśmy tutaj przy zaskoczenia, że tak zaatakowani. Ale to były tylko takie niewinne żarty, Loro, i tak wisi w powietrzu ta wieczniaczka, trzepocząc skrzydełkami. Tak, Dociu, tak, twój topór też jest równie niewinnym żartem, tak samo jak jest ostry. Ona tego, wiesz, tak jak powiedziałeś, że ten topór na się tak na niego popatrzyła i tak za siebie go schowała, nie? Dalej wystaje za pleców, ale wiesz, i uśmiecha się tak do ciebie, no tak łobuzerskim uśmiechem. Elfka patrzy się tak na was, najwyraźniej zamknięte drzwi i brak odpowiedzi nie jest dla was wystarczającą informacją, że nie mamy zamiaru spotykać się aktualnie z żadnymi proszonymi bądź nieproszonymi gośćmi. Więc ale chyba akurat zajmujemy się tematem, który was też dotyczy. Kawałki mapy, coś ci to mówi? Tak zmarszczyła brwi. Co wiesz na ten temat? No, że zniknęły. Nie tylko was zniknął. Nie tylko nasz? Chcesz powiedzieć, że było więcej? Było więcej w przyczółku? Oczywiście. No dobrze. Docio, pozbieraj swoich podkomendnych i zabezpiecz. Sprawdźcie, czy teren jest dobrze zabezpieczony i żadnych więcej głupot. Dobrze, Loro, zajmiemy się tym. A wy? Chodźcie ze mną. Poddasze to nie najlepsze miejsce do prowadzenia rozmów. Zgadzam się. Dziękujemy. Mija was, gasząc zielonkawy płomień, który cały czas jakby sobie tam kręcił się nad jej otwartą dłonią. Gestem, lekkim gestem dłoni, zwiewnie przechodząc między waszą trójką, prowadzi was w głąb korytarza, skręca w prawą stronę i prowadzi was w dół na niższe piętro budynku. Schodzicie po schodach, ona coś po elficku sobie tam inkantując pod nosem i robiąc drobne gesty dłońmi, rozpala płomyki, migotliwe płomyki obejmujące łuczywa pochodni i kaganków zamontowanych w ścianach klatki schodowej, jak i korytarza, do którego zeszliście, i prowadzi was do jednej z sal. Prawdopodobnie na co dzień jest to pokój, jakaś taki gościnny, coś w rodzaju, nie wiem, sypialni dla kilku osób, być może gości, być może pracowników kompanii przewozowej ostatniej sprawy, gdzie stoi kilka łóżek, ale też jest tutaj duży stół z kilkoma krzesłami, przy którym siedzi bawiący się sztyletem wytatuowany krasnolud. Jazdrulu, w tym miejscu widzisz, jak do pomieszczenia, w którym sobie rezydowałeś,
czekając na Elorę. Pojawia się ona sama w towarzystwie kilkorga innych dawców imion. A, jesteś. O. Co to za hała? O, mamy gości. Dobry. Najwyraźniej jest Dróru, poznaj. Tak właściwie to w sumie nie wiem kogo, bo jeszcze nie raczyliśmy sobie przedstawić. Jestem Elora Sundarmar. Głównodowo w tej chwili zarządzam kompanią przewozową ostatniej sprawy. A wy tak dokładniej to kim jesteście? Siadajcie. Wskazuję wam. Seplis, Fechistrz. I siadam. Cetiana, wojowniczka. Miło. Siadam tak w wolnym miejscu. Julia Gordę, młoda adeptka magii. Jesteśmy wynajęci przez mecenasów. Przez mecenasów. A to jest Jazdrul. A to jest Jazdrul. Skakuje na krzesło z grawnym ruchem. Kłaniał się bardzo nisko w pas. Jazdrul, szeroka pierś. Podążą ścieżką złodzieja. Jak byś mógł opisać swoją postać z wyglądu? Jasne. Jazdrul jest krasnoludem przeciętnej budowy, przeciętnego wzrostu. Widzicie, że ma oczy ma koloru bursztynowego, włosy zaś kasztanowe. Spięte w liczne warkoczyki, tak samo zresztą jak wąsy. Brodę natomiast ma splecioną w jedną pojedynczą kitę, związaną jakby zebraną taką żelazną obejmą. Tak jak żuraw mówił, boki głowy, przedramiona krasnolud ma wytatuowane. Tutaj widzicie mnogość różnych symboli, znaków, napisów runicznych w językach, których prawdopodobnie nie znacie, a przynajmniej krasnolud tak szybko się teraz, nie wiem, porusza, zmienia pozycję, że też ciężko się skupić na tym, żeby je jakoś tam odczytać. Ubrany jest lekko, podróżnie, bardziej podróżnie militarnie, aczkolwiek ma na sobie narzuconą kurtę skórzaną, która pełni formę zbroi. Gdzieś tam obok, na sobie tego nie ma, ale gdzieś obok pod ręką kusza. Ten sztylet, którym się bawił wcześniej, zatknął sobie za pas. Wcisnął w pochwę, który jest zapasem. Właściwie tyle. Elora staje przy jednej z szafek, opiera się o nią plecami, tak zakłada ręce na piersi, przygląda się wam wszystkim, mówi Jazdrul, też jest jedną ze stron zaangażowanych w sprawę, więc możemy przy nim rozmawiać swobodnie, tak? Więc co was do mnie sprowadza i o co chodzi z tymi mapami? Krótko mówiąc, wiemy, że kawałki zniknęły, śledzimy to, co możemy, szukamy sprawców, a że usłyszeliśmy, że u was plotka w mieście jest, że też coś zniknęło, dlatego tawerna jest teraz zamknięta, więc stwierdziliśmy, że może był jeszcze trzeci kawałek, który przypadkiem mieliście wy i też wam zniknął, więc stwierdziliśmy, że złożymy kulturalną wizytę, by pogadać o szczegółach. Ach, jak widzę, sprawy w przyczółku, jeśli się chrzanią, to chrzanią się parami. Tak, byliśmy w posiadaniu kawałka mapy, zresztą najęłam tutaj tego złodzieja do pomocy. Zresztą widzę, że mecenasi wpadli na podobny pomysł, żeby sięgnąć po pomoc niezrzeszonych w żadnej organizacji adeptów. No dobrze, Jazdrul, może opowiesz nam, czego udało ci się, co udało ci się ustalić. Co udało nam się ustalić? Na miejscu kradzieży u nas, w naszej siedzibie, kompanii ostatniej sprawy, znaleźliśmy kość przesyconą magią. Mroczną magią ksenomancką. Tutaj za sprawą Elory udało się ustalić, że prawdopodobnie ta kość należy do Chandry Adaire, orczycy, ksenomantki, członkini prawdzierzców Lostera. Czyli mamy kolejną gildię wplątaną w cały ten proceder. A ja się Loro mówiłem, że coś będzie tu grubsza sprawa z tym. Podejrzewam, że chociaż nie chce mi się w to wierzyć do końca, bo zawsze z prawodzierżcami mieliśmy dobre układy, ale podejrzewam, że Chandra, nawet jeżeli nie ukradła nam tej mapy, to może coś wiedzieć. Wątpię, żeby jedna z jej zabawek znalazła się w skarbcu naszej gildii tak po prostu, zupełnie przypadkowo. A z wami jak to było? To była gildia prawodzierżców, tak? Prawodzierscy Lostera są tu, powiedzmy, milicją utrzymującą porządek pod oczywiście i za pozwoleniem i pod egidą samego Torgaka, więc tak. To jest kolejny fałszywy trop, bo z kolei u mecenasów była sierść burzowego wilka, co nas naprowadziło na ogrodników, ale się okazało, że im też zaginęło kawałek mapy. Zresztą Grisza gdzieś krąży z burzowym wilkiem koło waszego przybytku.
Niestety trop nam się urwał przy wejściu do ruin. I nie chciano nas tam wpuścić po zmroku. Wyłaź za tych drzwi. W tym momencie widzicie, jak za framugi ten drzwi wychyla się głowa Doci wieczniackiej adeptki. Weź poleć i powiedz Girishi, żeby tak nie łaziła koło pstrąga bez celu. Jak chce, to może wpaść i pogadać. Doci, ja tylko tak pokiwała głową i odfrunęła. Szybko, trzepocząc skrzydełkami. A ta mała co ostatnio robiła w pobliżu ruin i się do nich wyprawiała? Strażnicy wskazali, że kilkukrotnie wychodziła do ruin. Tak, to prawda. Docia wychodziła do ruin, ale wszystko było pod moją wiedzą i pozwoleniem. Lubi się tam wyprawiać, czasami przyniesie stamtąd coś fajnego. To akurat nie miało żadnego związku z fragmentem mapy. Mogę was zapewnić. Są ruiny jakiegoś budynku, wieży? Nie, to jest miasto, Parlaint. Rozumiem, ale tam, gdzie mieliśmy wejść, tak? Czyli tam, no to na Parlaint mieliśmy wejść, bo to jest tylko fragment Parlaint, został oczyszczony i to jest przyczółek, a pozostała część ogromnego miasta jest cały czas eksplorowana. Zwiedzała okrawki, szukając informacji, gdzie ewentualnie można znaleźć złodziei mapy, ale nic na razie nie udało jej się ustalić. Czyli mamy tak, mamy pierwszy trop burzowego wilka, którego znaleźliśmy u mecenasów. Mamy tutaj kość przesyconą magią ksenomancką. Oba tropy nie wiadomo, czy są prawdziwe, czy są tylko podpuchą. I w oranżerii, według słów Girishi, zniknął fragment mapy z terenu, gdzie nie da się wejść inaczej niż wlecieć. Tak. Tak, co skierowało nas na tą, nie? Na wieczniaków ogólnie. Gdzie, tak. No. Na Docie? Nie? No Docie jest adeptką, złodziejką, ale na pewno nie ukradłaby niczego bez mojej wiedzy i pozwolenia. A jesteście pewni, że nie dałoby się wspiąć na tę wieżę? Możliwe, że i by się dało, ale granie z tego wynika, że za każdym razem trop prowadzi do innej gildii, tak? Wy macie trop do tych... Prawodzierżców, tak. Mieliśmy trop prowadzący do ogrodników, ogrodnicy mieli trop prowadzący do was i tak dalej, tak? A, czyli u prawodzierżców może zniknął jeszcze jeden element mapy. To by się zaczęło zgadzać. Też tak myślę. Prawdopodobnie trzeba byłoby się z nimi spotkać. Planowaliśmy w sumie porozmawiać z ich aktualnym dowódcą, Bermonem. My coś robiliśmy, bo tam kawałek sierści, nie? To dobrze pamiętam. Tak. No to fajnie sprawdzić już tak na poważnie, ale jeżeli nie wyjdziemy po zmroku, no to wyjdziemy jutro. Hala Renwicka na pewno jest dużo lepiej strzeżona niż strąg potokowy. Akurat prawodzierscy mają bardzo dobrych adeptów bojowych, więc utarczka z nimi. Ramię też miało. I tam ci mecenasi też. Też nie wyglądał na łatwy do sforsowania obiekt. Bez problemu można było wejść i skroić mapę. Fragment. Czyli tak, wychodzi mi na to, że jest jakaś kolejna strona w tej sprawie, która wiedziała, że każda z gildii posiadała jakiś swój fragment mapy zaginionego miasta i postanowiła ukraść te kawałki, a do tego jeszcze skłócić wszystkie nasze gildie ze sobą. Może proste, za proste rozwiązanie, ale tak mi chodzi po głowie. Lono, czy nie było jakiejś po prostu grupki przyjaciół przy piwie, winie z tawerny, gdzie każdy był z innej gildii i tylko wymieniali się plotkami? Na pewno między naszymi gildiami nasi pracownicy najniższego szczebla spotykają się w różnych miejscach i lokalach i rozmawiają, prowadzą spory i ogólnie jakieś życie towarzyskie ze sobą ich łączy. Natomiast jeżeli chodzi o mapę, o zdobyciu mapy, którą udało mi się nabyć w targowisku wraz z pakietem innych bezwartościowych dokumentów, wiedziałam tylko ja, Docia i jeszcze jeden z naszych członków, którego aktualnie nie ma w pstrągu potokowym. Natomiast wszyscy inni pracownicy kompanii, którzy są naszymi podwładnymi, nie mieli zielonego pojęcia o tym, że jesteśmy w posiadaniu takiego skarbu. I jestem pewna, że w pozostałych gildiach było podobnie. Jeżeli wiedzieli o fragmentach, ja nie wiedziałem na przykład, że inne gildie
są w posiadaniu fragmentu mapy. Myślałem, że to jest jeden, który nam wpadł w ręce. Później, kiedy znaleźliśmy kość z tą ksenomancką energią, pomyślałem, że być może prawodzierscy znaleźli jakiś inny kawałek mapy, ale pozostałe gildii o to nie podejrzewałam, więc kiedy przyszliście tutaj, powiedzieliście, że pozostałe gildie też posiadały swój fragment mapy i każdej z nich skradziono, no to przynieśliście mi wieści, których nie znałam. Tak jak widzicie, pozostałe gildie musiały dosyć mocno strzec swoich sekretów i byle kto o tym nie wiedział. Na tym polegają sekrety, że się ich strzeże. To akurat nic dziwnego, pani. No oprócz tych, którzy ewentualnie pozbywali się tych kawałków map w danym momencie. No właśnie. Oni wiedzieli. On, te wszystkie kawałki w danym konkretnym czasie trafiły do przytułka z różnych stron. Samo to mnie ciekawi. Nie chcę być siewczynią teorii spiskowych, ale tak na pierwszy rzut oka wygląda na to, że gdzieś ktoś sprawił, że nasze gildie weszły w jakimś sposobem w posiadanie tych fragmentów mapy, zebrał je w przyczółku, a potem je ukradł. Albo ewentualnie dowiedział się, że ktoś pozwolił tym gildiom dostać te fragmenty mapy i wtedy je ukradł. Co o tym myślicie? To jedna z naszych teorii. Albo się posłużył się gildiami, aby zdobyć część po prostu, żeby każda z osobna fragment mapy zdobyć i potem jak będzie całość wziąć, tak? Co to była za osoba? Czy wiemy, kto był za tym odpowiedzialny? Czy coś jest o tym wiadomo? Gdybym wiedziała takie rzeczy, to nie prowadzilibyśmy tej rozmowy, bo już dawno tą sprawę miałabym załatwioną. No my od mecenasu wiemy tylko, że tam było około... Nie, czekaj. Gang Gertlika, nie? Stratas był zamieszany? Tak? Gertlika. No Gertlik? No i to nie pamiętam, jak jego nazywa to, ten gang. No whatever, teraz złodzieje z Kratas. Właśnie, moc oka. Czyli złodzieje z Kratas. Nie podejrzewam, że oni są tacy prawdomówni, więc być może to któreś z nich, bez urazy, krasnoludzie. A może jakaś inna siła, nie wiem. Teranie, kawałek elfy. Człowiek ma jakiegoś głównego oponenta, który jest bardzo, bardzo chętny, aby człowiek zniknął z powierzchni ziemi? Żeby przyczółek zniknął z powierzchni ziemi? To jest pytanie. Nie wiem, czy komukolwiek zależy na tym, żeby przyczółek zniknął z powierzchni ziemi. Tu jest zbyt wiele... Przyczółek jest takim tyglem. Politycznym i wszystkim wokoło. Tutaj mieszają się interesy właściwie wszystkich frakcji. Są nasze gildie, które prowadzą. Każda chce prowadzić swój interes i mieć z niego zyski i rozwijać się. Jest Torgak, który stworzył to miejsce i nim zarządza i też chce wyrwać swój kawałek tortu dla siebie i czerpać z rozwoju pszczółka jak największe zyski. Jak mówiliście, jest moc oka Gertlika, którzy chcą na pewno mieć tutaj swoje wpływy i dostęp do artefaktów, które uda się wydobyć z ruin. Jest Królestwo Troalu, ale wątpię, żeby oni chcieli niszczyć pszczółek. W końcu wszyscy raczej chcieliby po prostu dobrać się do skarbów Parlaint i zdobyć je dla siebie, albo po prostu zabezpieczyć je dla siebie. Jest Krwawe Elfy. Wiem, że królowej Alachi udało się kilkanaście lat temu odzyskać jeden z artefaktów, który należał do dworu jeszcze przed pogromem. Był właśnie z ruin Parlaint. Wątpię, żeby chciała niszczyć to miejsce. Jedyne, co mi przychodzi do głowy, to horrory. Horrory są na tyle inteligentne, żeby... Na tyle inteligentne? Moja droga, chyba niespecjalnie doszkalałaś się w tej szkole, swojej szkole, skoro tak bardzo nisko je oceniasz. Horrory? To przez horrory Parlaint wróciło z przestrzeni astralnej w takiej, a nie innej postaci. Horrory potrafią być tak inteligentne, że potrafią niszczyć, nastawiać narody przeciwko narodom. Królestwa przeciwko królestwom, prowadzić politykę na o niebo subtelniejszym i drastyczniejszym poziomie niż najlepsi dyplomaci. To nie jest tak, że horrory to tylko bezrozumne bestie, które gdzieś tam prześlizgują się w mrokach nocy i atakują nieuważnych podróżnych. To także bardzo inteligentne potwory, które potrafią omamić, oszukiwać, zwodzić.
No to może nie zniszczenie przyczółka, czy tam nawet, nie wiem, taka błaha sprawa jak powłaśnienie was, ale może, nie wiem, coś odkryliście, co faktycznie, do czego prowadziła ta mapa? Oprócz tego, że opisywała fragment Farlined? Coś tam było konkretnego z waszej wiedzy? Ciężko powiedzieć, bo miałem wgląd tylko w jeden kawałek mapy i poświęciła na nim trochę czasu, żeby go zbadać, ale wychodziło mi na to, że jest to fragment mapy, który opisuje częściowo teren okrawków, a częściowo teren krypt dzielnicy administracyjnej, ale według odcyfrowując go nie zdobyłem jakiejś wiedzy, która by mi mówiła o odkryciu czegoś niesamowitego lub na tyle ważnego, żeby ktoś chciał jakby posiąść tą wiedzę i zatrzeć za sobą ślady. Oczywiście mapa jest magiczna, jest przesycona energią magiczną i podejrzewam, że gdyby zajrzeć do jej wzorca po złożeniu jej w całość, prawdopodobnie być może znaleźlibyśmy tam dużo więcej informacji, które się w niej kryją, niż gdy się patrzy na fragment wzorca tylko jednego z fragmentów, ale tutaj trzeba było po prostu zdobyć wszystkie i złożyć je do kupy. A tak, dopóki nie mamy ani naszego fragmentu, ani żadnego innego, jesteśmy głusi i ślepi. Ja przepraszam, że tak nagle, ale czy ja nie powinna już wrócić z Kiriszą? Kiedy to mówisz, do pokoju właśnie wchodzi wolnym krokiem burzowy wilk Giriszy, a za nim Girisza razem z unoszącą się w powietrzu Dotrzią, która rzuca spojrzeniem wszędzie, tylko próbuje unikać surowego spojrzenia Elory, która posłała jej takie kąśliwe, miażdżące spojrzenie, karcące, ale Dotrzia krąży wzrokiem, byle tylko nie patrzeć na swoją szefową. Ktoś z mecenasów mówił, wracając do rozmowy, że ponoć była pogłoska. Fragmenty magicznie będą chciały się połączyć i że los sprawi, że znowu wszystkie fragmenty znajdą się w jednym miejscu. Może ten proceder właśnie następuje. Ale tak czy siak, zadaniem naszym jest to znaleźć. Szczerze powiedziawszy, to mi to nie wygląda, jakby to było dzieło przypadku. Nie, absolutnie. To jest aż nazbyt oczywiste, że to nie jest dzieło przypadku. Ktoś sobie zadał bardzo wiele trudu, żeby te wszystkie fragmenty mapy znalazły się w przyczółku. A potem zadał sobie jeszcze więcej trudu, żeby je zebrać. To jest bardzo dziwne. Bardzo dziwne. No dobrze. Mam propozycję dla was oczywiście. Ten tutaj krasnolud, niezrzeszony równie jak wy, chciałbym, żeby dołączył do tej waszej wesołej gromadki jako człowiek z ramienia, delegat, kompanii ostatniej sprawy, skoro wszystkie gildie są zaangażowane w tą sprawę w ten czy inny sposób, to chciałbym mieć pewien wgląd w całą tą sytuację. Będę zaszczycony, Eloro, o ile oczywiście towarzystwo się zgodzi. Mogę wiedzieć, ile wam zaproponowali za swoje usługi? Nie pamiętam. 200? Nie pamiętam też. Dobrze, Jazdrulu, to ja ze swojej strony dorzucę ci też 200 srebrników, jeżeli pomożesz tym adeptom w rozwiązaniu tej sprawy i oczywiście poinformujecie mnie na ten temat. No i odzyskacie dla mnie fragment mapy, o ile to się oczywiście uda. Z mojej strony nie ma najmniejszego problemu. Girisho? Podobno mieliście fragment mapy. Girisho tylko pokiwała głową. Tak, już w takim razie ty też miałaś fragment mapy. Założę się, że prawodzierscy mieli swój, albo mają. No właśnie, ciekawe, czy im go ukradli. Przydałoby się nam udać. Tak, pewnie tak zrobimy. Pytanie. Czy kłód żelazo póki gorący i od razu tam iść? Jest wieczór, prawodzierscy są przeczuleni na punkcie utrzymywania porządku. Robienie rabanu w środku nocy, no nie może, może się nie spotkać z ich przychylnym przyjęciem, jeszcze bardziej niż tym urządzonym przez Dotrzię i jej ludzi. Prawda, Dotrzio? No tylko tak pokiwała głową, posyłając Seprisowi przepraszające spojrzenie chyba za ten topór. Bez urazy.
Połaskotało. Kiedy tam będziemy się... No rano pewnie. No to... Mogę wam udostępnić pokój, albo możecie wrócić do, nie wiem, gdzie się tam stołowaliście i... No mamy swój pokój. Girisha, skoro tu jesteś, to podobno przyszliście tutaj, bo podejrzewaliście Dotrzy o kradzież. Jestem przekonana, że Dotrzy niczego nie ukradła bez mojej wiedzy, prawda, Dotrzy? A Dotrzy tak... Tak, Eloro, oczywiście, ja bawię się od czasu do czasu, ale bez twojej wiedzy nic, żadnych poważnych... Mogę tak. rzucić, mogę rzucić, czy mówi prawdę, czy blefuje jak cholera. To rzuć na na percepcję, stopień trudności 5. Jest przestraszona i ewidentnie raczej swojej szefowej by nie kłamała. Okej. Okay. Tak spojrzałam na Jezdula. Spotkamy się jakoś koło śniadania? Oczywiście, gdzie chcecie się spotkać? No to dajemy ci nazwę karczmy, bo nie pamiętam jak się nazywa. Dobrze, wpadnę na śniadanie. Mapkę wam wyświetlę. Jerisza, też będziesz z nami? Idziemy. Będzie bardzo pomocny w tropieniu przedniego futra. Dziedzictwo Loaka to była wasza... To nic, zdamy się na odpoczynek i zaczniemy rano poszukiwania. Rzuciłam pytanie do Giriszy, nie wiem czy żuraw załapał. Chyba nie załapałem, więc powtórz. Czy też pojawi się na śniadaniu, skoro burzowy wilk był nam pomocny w tropieniu poprzedniego futra? Jeżeli mnie potrzebujesz, to tak, zjawię się. Bo chcielibyśmy kontynuować ten trop, nie? Który nas zaprowadził do bramy. Okej. Okay. Dobrze, zjawię się z samego rana, jak tylko zjecie śniadanie. Chyba w takim wypadku wracamy, co nie? Tak. Niepokojeni wracacie do dziedzictwa Loaka. Gdzieś tam minęliście się w drzwiach z ostatnimi gośćmi opuszczającymi lokal. Po drodze jeszcze mijaliście patrole strażników przyczółka, tak, tych zatrudnionych przez Torgaka, jak i noszących insygnia prawodzierców Lostera. Tych zdecydowanie częściej, drugi spotykali się zdecydowanie częściej. Lokujecie się w waszych pokojach. Ja tam, zanim pójdziemy spać, to bym sobie chciał wyleczyć obrażenia, które w walce się odniosło. I jeżeli nie używałeś testów zdrowienia, to możesz. Nie używałem. Bo... Czyli one od ostatniej sesji, te obrażenia, wszystko się... Nie, jest aktualne, tak? Nie, nic tutaj nie... No jeśli otrzymałeś obrażenia, no to są aktualne, Po godzinie test, nie? Dobra, no to też rzucę sobie. Po prostu klikasz na tą apteczkę tam przy recovery test i powinno leczyć te obrażenia. Jestem zdrowy jak ryba, że tak powiem. Mówiłem, że to były tylko uszczypnięcia jakieś. Dobrze. Sepris to się porządnie wyleczył, tak. Tu jest step modifier, to wpisuję... Nic nie wpisujesz. Tylko okej. Okay. No widzę, że też się wyleczyłeś jednym testem. Mi jakoś pięknie. Mi dziwnie rzucił jakoś. No nie wiem, no miałeś przerzuty ostre. Tak, ale mi rzucił dwoma kośćmi bez sensu, czemu? 1d8 plus 1d6. No może karmy użyłeś, nie wiem. Nie. Ze stopniem 9. Stopień 9 to 1d6 plus... Może stopień 9 to 1d6 plus 1d8, zaraz ci powiem. Można tak, D6 plus D8, więc dobrze rzuciło, zdrowienia? Tylko miałeś dużo przerzutów. Można dodawać karmę z testu zdrowienia? Od trzeciego kręgu chyba wojownik może dodawać. Dobrze, to nic, to robimy jakieś warty, czy normalnie idziemy spać? Wybucham gromkim śmiechem. To nie dżungla. Odwracam się tyłem i idę spać. Ktoś tu jest ewidentnie przewrażliwiony i paranoiczny. No ostatnio w ciągu spania mieliśmy gościa, także... Chyba do Arwenie się udzieliło od Diona paranoiczne nastawienie. No dobra, już wiem, dlaczego bym tak rzucił dziwnie. Bo miałem agresyw atak zaznaczony. Aha. Jeszcze raz rzucę, dobra. A, bo okay, teraz... A to 5 mi zostało, 11 miałem. Aha, okej. Okay. No dobra, ale tak z rana się testy zdrowienia odnowią, więc... Tak. No nic nie stało. To idziemy więc, spać. Tak, noc mija spokojnie, możecie sobie tam New Day kliknąć na swoich postaciach, ci co otrzymali obrażenia w walce. W którym miejscu to jest? Na dole karty postaci.
A można na przykład tam w czasie jeszcze, że tak powiem, snu może się rzucić trzeci recovery test? Tak, tak, możesz rzucić. A to ja tak zrobię. New Day to jest taka ikonka z łóżkiem, tam koło Half Magic jest. Jak, tak. Ten, jak sobie to klikniesz, to ci odświeża testy zdrowienia i karmę. Wykorzystam i od razu jeszcze ta. No dobra, trudno trzy. A czemu odnawia karma od razu? No bo zakłada, że rano robicie te rytuał karmiczny. No. Okej, okay, dobra, no to tak robię. Po prostu gra zakłada, że po odpoczynku długim zawsze robicie rytuał karmiczny, nie? To niedobrze, że tak zakłada. No nie tak chciałbym jest. Być obudzony przez jakiegoś powietrznego upierzcę, to zaczyna walić w tarczę. To zresztą chyba i tak zadeklarowanie tego no, rytuału karmicznego to nawet w ciągu dnia odnawia ten karmę. Tak, tylko raz dzienny, że można. No, w kraju ja będę robił w takim razie rano. Przed śniadaniem w takim razie, gdzieś tam na dziedzińcu, albo gdzieś tam. Każdy z was. Każdy z was odprawia rytuał karmiczny, żeby sobie jakby z powrotem zaczerpnąć trochę energii astralnej i związać ją z wzorcem swojej dyscypliny na nowo. Natomiast nowy dzień przynosi nowe szanse na rozwiązanie trapiącej was sprawy i zagadki tajemniczych kradzieży. I sprowadza do wspólnej sali, gdzie spożywacie poranny posiłek, Girishę, która w towarzystwie burzowego wilka spokojnie przysiada się do was i czeka, aż spożyjecie śniadanie do końca. Jazdru też już tam oczywiście przychodzi, głodny, tak. Więc od razu zamawia sobie coś tam do zjedzenia. Julia tak z kęsem a kęsem zerka na wilka. Można go karmić? Tak, byle nie pieczywem, tylko mięsem. Spróbujemy, da. Wzięła kawałek kiełbaski i podsunęła mu na ręce. On tak... I chapsnął tak delikatnie paszczą i przełknął. Został pomiedziany między uszami. Spokojnie sobie czuwa przy swojej pani i nie okazuje ani wrogich, ani przyjaznych uczuć, po prostu stoi. Jak się wabi, pupil? Jak się wabi? Pytanie zadałeś ciężkie, zaraz ci powiem. A to nie był Fenris? Chyba tak, chyba Fenris. Tak, Fenris. Fenris, ładnie. Dostojnie. Prawda? I drapie ten, przejeżdża tak dłonią między właśnie uszami wilka, który coś tam chrapnął do niej twierdząco. I spogląda się na Jazdrula przenikliwym spojrzeniem swoich jasnoszarych oczu. Jazdrul nie widnie się uśmiech. Nic nie zrobiłem. Fenris by wiedział, gdybyś zrobił coś złego, a wtedy na pewno nie stałby spokojnie. Dobrze, skoro skończyliście posiłek, to chyba czas nam w drogę. Idziemy do... Zapuszczamy się w ruiny, czy chcecie jeszcze odwiedzić prawodzierżców i z nimi porozmawiać. Było się w ruiny. A? Nie chcecie porozmawiać z prawodzierżcami? Na porządku? Dosyć się nagadaliśmy wczoraj. Ja nie mówię, żeby zupełnie z nimi nie rozmawiać, Jazdu, ale jeśli znajdziemy coś ciekawego w ruinach, to przy okazji z tą wiedzą pójdziemy do prawodzierżców. Jak się natkniemy, to porozmawiamy. Możemy zaryzykować stwierdzenie, że prawdopodobnie ich nakierowało na jakąś inną gildię z kolei. To, co znaleźli na miejscu kradzieży, jeżeli ich faktycznie ukradziono. Więc... Pewnie tak. Ale dobrze. Nie znaczy, będę trochę... się wzbraniał. Od dłuższego czasu zamierzam udać się na wyprawę do Parlef, więc znakomita okazja. Trochę trop nam za chwilę zacznie wywietrzeje nam zupełnie, więc... Podążacie do bramy wiodącej do ruin Parlind, gdzie nowa zmiana strażników spogląda się na was z taką jakby szczątkowym zaciekawieniem, wodząc za wami wzrokiem, kiedy przekraczacie potężne dwuskrzydłowe odrzwia tej wielkiej bramy odgradzającej bezpieczny, w miarę bezpieczny przyczółek od tego, co kryje się po drugiej stronie. I zagłębiacie się kamienną drogą, kiedyś zapewne zbudowaną z wielkich kamiennych płyt, nawet lekko wygładzonych i dobrze dopasowanych do siebie, na terańską modłę, gdybyście wiedzieli, jak wygląda terańskie budownictwo. Możecie tylko podejrzewać, nikt z was nie był w żadnym terańskim mieście i raczej żadne z was by sobie tego nie życzyło, znając podejście Teran do
mieszkańców prowincji Barsawia, ale idziecie tą drogą do... Ta droga jest jedną z głównych arterii ruin przyległych do przyczółka. Jest to droga, która wiedzie do krzyczącej fontanny, centralnego punktu w tych bliskich rejonach Parlind, które stosunkowo zostały zmapowane i jakby odkryte na nowo, przepatrzone przez wszystkich śmiałków, którzy odważyli się zagłębić w te ruiny. Co nie znaczy, że jest tu 100% bezpiecznie, ponieważ za murami pszczółka w Parlind nigdy do końca nie jest bezpiecznie. Kryje się tu mnóstwo niebezpieczeństw od mieszkańców okrawków, czyli położonej na wschód od tej drogi dzielnicy biedoty i przestępczości ludzi, czy dawców imion żyjących na skraju społeczeństwa, na skraju ubóstwa, którzy gdzieś tam za murami przyczółka pod unikając władzy Torgaka i gildii, żołnierzy gildii, które sobie tutaj w przyczółku rozkręciły interesy, prowadzą swoje jakieś tam życie i korzystają z tej namiastki wolności, jaka ona im daje, bez wszechdobylskiego wtrącania się jakichś rządów i temu podobnych rzeczy, ale też krawki są, mają swoją jakby hierarchię, jest tu mnóstwo różnego rodzaju gangów, mniejszych i większych, miejsc, gdzie lepiej się nie zapuszczać nawet w dzień samemu i nawet będąc adeptem. Aczkolwiek nie ma zbyt wiele dawców imion, którzy by o tej porze dnia jakoś specjalnie kręcili się na widoku. Pozostałych po zachodniej stronie ciągnie się tak zwana strefa wojny, dawna militarna dzielnica wojskowa, dzielnica Parlind, teraz kłębowisko ruin mniejszych i większych, gdzie bardzo łatwo natknąć się na wciąż wyłażące gdzieś z jakichś mrocznych zakamarków żywotrupy oraz inne potworności, które pogrom zostawił, mimo tego, że skończył się już dobre 10 dekad temu, albo nawet i więcej. Później dalej ciągnął się też krypty, kolejna dzielnica, która kiedyś była dzielnicą pałacowo-administracyjną, gdzieś tam w jej głębiach, w jednym z najwyższych ziguratów, położonym daleko, daleko od bram przyczółka, ponoć legendy głoszą, że swoje leże spowiła smoczyca Czarnozęba, która z zastępami swoich sług przejęła to miejsce w swoje władanie, wyrywając je z szponów ciągle zalegających się w mrokach Parlind horrorów. Ale jak jest naprawdę, aż takie zagłębianie się w mroki Parlind, czy w takie głębie Parlind, kilkorgu młodych pierwszokręgowych adeptów nie byłoby zbyt chyba mądrym pomysłem. Girisha przykłada fragment sierści Fenrisowi pod pysk, który znowu robi kilka niuchnięć. Później przytyka nos ku ziemi i krąży kilka chwil, szukając tropu. I w końcu głośnym takim szczeknięciem sygnalizuje, że chyba na coś trafił. I rusza powoli w kierunku okrawków, dzielnicy biedoty, która rozciąga się za murami Parlind. Girisha spogląda się na was pytająco, co, idziemy? Tam prowadzi trop. Złapała trop, to idziemy. Mija kilka minut. Widzicie bardzo jakby smutne widoki się przed wami rozciągają. Macie szereg na dawno zniszczonych czasem i erozją uliczkach poukładanych w równe rzędy. Widzicie szeregi zniszczonych budynków. Większość z nich jest parterowa, niewiele z nich jest piętrowych. Większość i tak ma te piętra w mniej lub bardziej opłakanym stanie. Widzicie szereg takich zabudowań. Ewidentnie dzisiejsza dzielnica biedoty kiedyś była po prostu dzielnicą mieszkalną Parlind, gdzie mieszkali mieszkańcy tego imperialnego miasta. I widzicie też jakiś niewielki ruch pojedynczych dawców imion, którzy gdzieś tam snują się w tych zaułkach na wasz widok, trwożliwie czmychając gdzieś tam w głąb
zrujnowanych zabudowań. Nikt tutaj nie, jakby nie wściubia nosa w nie swoje sprawy i nikt nie próbuje nawiązywać jakby przyjaznych kontaktów. Gdzieś po drodze, podążając za Fenrisem, mijacie strażnicę, symbol władzy Torgaka, zarządcy i jakby założyciela przyczółka, ale strażnicy też raczej kręcą się wokół tej kamiennej, znaczy dawnej kamiennej kamieniczki dwupiętrowej, która w tej chwili została zamieniona na strażnicę. Rzucają na was coś a la groźne spojrzenia, mające sygnalizować, żebyście nie zawracali niepotrzebnie dupy, ale nikt nie zwraca uwagi na kolejną grupkę poszukiwaczy przygód, która zdąża w ruiny, wiedziona jakby własnym interesem. Dopóki nie wchodzicie w drogę straży, straż nie będzie wchodziła w waszą drogę, przynajmniej za murami przyczółka. Fenris ciągle z nosem przy ziemi gdzieś tam ciągnie was w głąb zabudowań. W końcu gdzieś po dobrych kilkunastu minutach marszu w ciszy, podziwiając zrujnowane miasto i słońce coraz wyżej pnące się ku górze, dochodzicie do niewielkiego budynku, który poza zawalonym dachem do połowy niewiele różni się od innych kamiennych budynków, które tutaj występują. Fenris stanął przy wejściu do tego budynku i tak spojrzał się na Griszę i szczeknął głośno. Czy tutaj w okolicy kręcą się dawcy imion? Wiesz co? W bezpośredniej okolicy waszej nie. Gdzieś tam widziałeś, a to jakiegoś krasnoluda w obdartych łachmanach, a to jakiegoś orka, który gdzieś tam szedł z jakąś inną orczycą w jakimś zaułku, ale na wasz widok po prostu złapał ją za ramię i ściągnął gdzieś tam w zaułek głębiej, żeby jakby nie przecinać waszej drogi. No ewidentnie, jeżeli dawcy imion was widzą, to nikt nie próbuje wam jakby wchodzić w drogę. Raczej wszyscy unikają bezpośredniego kontaktu. Więc o tej porze dnia widać jest to postawą. Nie widzieliście żadnych, nie wiem, strażników głębiej patrolujących teren, nie widzieliście żadnych dawców imion wyglądających na adeptów, którzy by, wiecie, śmiałym krokiem przemierzali okolice i nie przejmowali się niczym. Raczej widzieliście same zalęknione osoby, zalęknionych dawców imion, zwykłych żebraków, biedaków, dawców imion, którzy tam próbują jakoś wiązać koniem z końcem, ale na pewno nie szukają kłopotów. A wy wyglądacie na kłopoty, w jakimś sensie dla nich na pewno. Fenris coś znalazł. Prawda, Fenris? Fenris tak, i potem tylko wiesz, zawarczy. Julia spojrzała na Arwenę, to na Jazdula, to na Cyprisa. No dobra, wyjmuję miecz. I dziarskim krokiem adepta jedę do przodu. Ręka na rękojeści miecza, pawęż w ręce, idziemy. Rozglądamy się. Widzę, że bezpośrednie rozwiązania lubicie. Skupienie. Ostatnio weszliśmy do gildii, która cię wynajęła. Po dobroci były otwarte drzwi. Nawoływaliśmy, czy ktoś tutaj jest, po czym ta wieczniaczka zaatakowała nas. Ależ ja się na swoich błędach. Dobrze, chodźmy. Jazdrul ściąga z pleców kuszę swoją. Lekko. Julia, nie ma co wyjmować, bo dwumetrowy kij nie jest możliwy do schowania, więc po prostu ma go w ręku. Ale trzyma się z tyłu. Jest mała, wątła, niezbyt jakkolwiek umięśniona, więc ona na pierwszą linię nie pójdzie. Wchodzicie do Cyprys pierwszy, reszta za nim. Wchodzicie do niewielkiego, prostokątnego, zasłanego gruzem i nawianymi jakimiś śmieciami pomieszczenia, spowitego w półmroku. Nie ma tu żadnych, nie wiem, zapalonych latarni, kryształów świetlnych, ani żadnych źródeł światła poza otworem drzwiowym, w który właśnie przesłoniliście. Ale Cyprys, masz widzenie
w ciemnościach, czy nie masz, czy nie? Czy to Jazdrul jako krasnolud ma, bo już nie pamiętam. Orkowie mają widzenie w ciemnościach, elfy też, krasnoludy w termowizję mają. W tym pomieszczeniu oprócz gruzu i śmieci zdaje się, że nie ma nic ciekawego. Słyszycie tylko głuche warczenie Fenrisa za waszymi plecami. Po prawej stronie w ścianie widnieje kolejny ciemny otwór drzwiowy. Z niego tak na pierwszy rzut jakby oka i niuchnięcie nosem zawiewa dosyć mocną stęchlizną. No dobra, to idę w tamtym kierunku ostrożnie. Powoli, rozglądając się i nasłuchując. Wchodzisz do tego pomieszczenia i widzisz, że to jest składzik. Kiedyś prawdopodobnie służył za jakiś składzik bądź spiżarkę, o czym mogłyby świadczyć jakieś porozbijane, dawno opróżnione słoje i garnki gliniane i ceramiczne. A w podłodze tego pomieszczenia zieje sporej wielkości kwadratowy otwór z odsłoniętą klapą i jakimiś kilkoma schodkami, które ewidentnie wiodą głębiej pod poziom parterowy jakby tego domu, nie? To odpalam pochodnie, bo tam raczej już nie będzie źródła światła żadnego, nie? Jak słyszycie, że warczenie Fenrisa, który wszedł za wami do domu, staje się jeszcze głośniejsze. Grisha spogląda się na niego zaniepokojona. Fenris wyczuwa zło. Horrory. Nie wiem, czy horrory, ale na pewno coś, co zakłóciło spokój tego miejsca. No dobra, z odpaloną pochodnią powoli będę tam schodził w takim razie. Schodzisz z zapaloną pochodnią w głąb. Po kilku krokach widzisz, że to jest po prostu zejście do jakiejś piwniczki, którą ktoś kiedyś miał pod tym domem. Być może był to dom jakiegoś bardziej zamożnego mieszkańca tej dzielnicy, a może po prostu w wielu takich domkach jest podpiwniczenie i znajduje się jakaś tam jakiegoś rodzaju piwnica. Kto to wie? Nie macie czasu prowadzić badań kartograficznych i opisywać tego, jak wyglądało dawne budownictwo imperialne, ponieważ twoim oczom tak jakby ukazuje się kamienna podłoga miejscami z powyrywanymi tymi płytami tymi kamiennymi gdzieś tam, które leżą po już jakby wyrwane z tego klepiska, gdzieś rzucone w bok, więc częściowo tu jest kamienna podłoga, częściowo takie ubite klepisko. Widzisz, jak na twoim oczom ukazuje się bardzo nieprzyjemny widok. Otóż na tym ubitym klepisku z takim lekko cichym, szeleszczącym odgłosem, jakby to nazwać, pełzania, leży truchło. Ogromne truchło. Czegoś, co prawdopodobnie kiedyś mogło przypominać burzowego wilka, które aktualnie leży ewidentnie martwe i pożerane przez robactwo, które się po nim wije, we fragmentach sierści, we fragmentach jeszcze porozrywanego ciała. Coś ewidentnie teraz do twoich oczu uderza ten nieprzyjemny widok, a do twoich nozdrzy dociera taki obrzydliwie lepiący się słodkawy zapach śmierci, która od już jakiegoś czasu zalega razem z tym truchłem w tym pomieszczeniu i do waszych nozdrzy też dociera ten taki nieprzyjemny, słodkawy smród. Ja trochę do tyłu się cofam, nie? Zakrywając twarz tam. Opisz jeszcze, Żuraw, nieco bardziej pod względem tego, co mogło zabić tego burzowego wilka. Czy to jest jakaś rana szarpana wskazująca na zwierzę? Czy to na przykład jest rana cięta wskazująca na jakiś miecz, topór, cokolwiek? Czy to jeszcze coś innego jest? Jakby naprowadź nas troszeczkę. To poproszę cię o rzut. Nie wiem, czy masz jakieś umiejętności, które by ci pozwoliły szukać wiedzy na ten temat. Jeśli nie masz, to na awareness, jeśli posiadasz takie coś, albo na percepcję ze stopniem trudności 7. My też możemy? Tak, każdy, kto chce, to się temu przyjrzeć, to... No tak, no to... Mam tylko danger sense, jeżeli, ale to chyba nie to.
Nie, Danger Sense do tego nie służy. To jeszcze raz powiedz, na co rzucić finalnie? Bazowo na percepcję, jeżeli nie masz nic innego, ewentualnie na awareness, ewentualnie na jakieś creature analysis albo wiedzę o zwierzętach. Creature lore może być? O, creature lore, to mam, faktycznie. Ja też. To... Dobra, tylko powiedz mi jeszcze stopień trudności. 7. Czyli 12, co? Julia i Sepris. Więc oboje przyglądacie się temu martwemu stworzeniu i jesteście pewni, że to, co zabiło to zwierzę, na pewno nie zrobiło tego bronią, ani ostrzem, ani też obuchem. Raczej te rany wyglądają na szarpane, może nawet gryzione. Coś prawdopodobnie większego od... albo większego od tego burzowego wilka, albo w liczbie mnogiej dorwało się do tego zwierzęcia i wybebeszyło go dosyć brutalnie. Kły i pazury tu na pewno wchodziły w grę. Tylko zarezerwało po prostu. Jest jakieś następne pomieszczenie, drzwi, gdzie można by było dalej się poruszać? Nie. Nie, to już jest finalnie to pomieszczenie. Nie ma stąd, poza tymi schodkami wiodącymi z powrotem na górę, to nie ma tutaj żadnych innych, nie wiem, dziur w ścianie, włazów, drzwi. Czy Fenris wyczuwa te inne zwierzę? Fenris? Grisza klęka przy zwierzęciu. Fenris tak. Wydaje wam się to trochę dziwne w wykonaniu zwierzęcia, ale tak jakby przecząco kręcił głową. A to tak wyglądało, jakby ten wilk tutaj został zabity, czy raczej jakby ktoś go tu wrzucił? Wiesz co? Czy jeśli takie coś mogę... Ja miałem tam 12, powiedzmy, dodatkowy sukces. Wiesz co? Wygląda na to, że ktoś go tutaj chyba przyciągnął, bo zauważasz, jak się bardziej przyglądasz też wokoło siebie, to zauważasz, że na tych schodach widać miejscami takie szczerniałe już jakby zacieki, co prawdopodobnie były po prostu smugami krwi tego wilka, które tutaj po prostu spadały na te schody, kiedy ktoś go tu przyniósł, przyciągnął. Okej, no lub coś. Czy to ma jakiś humanoid specyficzny? No to też nie mogli go w paszczę coś tutaj sobie zaciągnąć, ale to bez sensu, po co go ukrywać. Dobra, jacyś dawcy imion są pewnie to zaplątani. No i jesteśmy w kropce. Ale przynajmniej wiemy, że był burzowy wilk. Chyba kto był jego mistrzem. Może można popytać w okolicy. Wiem, że dawcy tutaj niezbyt przychylnie patrzą, ale może jak rzucić monetą temu czy tamtemu, to może w ten sposób się czegoś dowiemy. Znaczy my rozpytywaliśmy i nas... Znaczy, rozpytywaliśmy burzego wilka, to nas naprowadzono właśnie na Grisze i Fenrisa. Ale to w przyczółku pytaliście, a jakby tutaj w okrawkach popytać? No możemy. Może ktoś zwrócił uwagę na dziwnie zachowujące się postaci. Nie wiem, no według mnie ciężko dość jest przetransportować tak duże truchło, nie zwracając na siebie uwagi. Co, racja to racja. Trzeba będzie miejscowych popytać, nie wiem, czy będą skorzy do współpracy. No dobrze. Myślę, że srebro otwiera wiele ust, powiedziała Grisza. My na kredyt robimy. Może ktoś z wady z mas ma jakieś srebro przy sobie. Znaczy ja pewnie coś tam mam, ale nie podliczyłem ekwipunku, więc nie wiem, ile mi zostało. No, ty byś mi chyba musiał też podliczyć, bo w sumie nie do końca. Wydaje mi się, że ci wpisałem w kartę postaci, ile masz srebra. To są tawsy? Nie pamiętam, jak to się nazywa. Chyba tak. Tak, 24 sztuki srebra i 7 miedziaków masz. Okej, to coś od siebie mogę rzucić. Myślę, że monetę czy dwie można komuś wcisnąć w łapę. Najpierw próbuję znaleźć osobę, która faktycznie może coś wiedzieć. Dobra. Co miejsce pisze? Można się jeszcze dopytać? W inwentory to masz. I tam masz druga jakby rząd od góry. Masz merchants, to jest sztuki złota, tawsy, sztuki srebra i hamery to są te miedziaki. No to wybaczcie, mam pustą sakiewkę. Więc jesteś biedny jak mysz z ruin Parlind. Dobra, to ja mogę coś rzucić, tylko mówię. Znajdźmy takiego dawcę imion, co faktycznie będzie wiedział, a nie... że wciśniemy komuś na darmo tą monetę. Dobra, czy ktoś z was ma znajomość ulicy, czy nie ma? Niestety. To... Czy tu pomoże coś survival, witness? Nie.
Tu, nie dżungla Arwena. Tutaj raczej, jeżeli nie macie znajomości... Zastanawiam się, żuraw, czy może... Mamy złodzieja. Czy może half magic złodziejskie, może... Ewentualnie half magic złodziejskie teoretycznie może być. Poziom trudności będzie 7, ewentualnie albo rzut na charyzmę. Też z poziom trudności 7. Ja teraz spróbuję sobie charyzmę. Tylko powiedz mi... A, half magic z charyzmy też. Dobra. No pięknie. Mamy tutaj rozwiązywacza wszelkich problemów Syfrisa. Nieważne, chodzi o badanie śladów, czy o znajdywanie świadków, zawsze Syfris coś wykwini, tak. To jest wszechstronnie uzdolniony fechtmistrz. Tak, więc... Zmysły rozwinięte bardziej niż nasz wilk tutaj, co z nami był burzowy. Okej, okay. Dobrze. Nikt więcej nie rzuca, bo nie widzę, żeby tutaj rzucał ten. No, coś mi się nie chce rzucić, wiecie? Że half magic. A, bo ona była coś tam skraszowana chyba. A, okej, okay, to może nie działa. To możesz rzucić na charyzmę, doliczyć sobie modyfikator jeden stopień za krąg i na to samo wyjdzie. Dobra. Opuszczacie ten zniszczony budynek i zaczynacie jakby... poszukiwania w okolicy, żeby dorwać jakiegoś płochliwego dawcę imion i poddać go przepytywaniu, ponieważ Syfrisie miałeś wyższy rzut, to powiedz mi, kogo udało ci się złapać za, albo dopaść, zanim się schował gdzieś i zatrzasnął drzwi do swojego zrujnowanego legowiska. Może zróbmy, skoro jest tutaj przewaga krasnoludów w Brasawi, to jakiegoś krasnoluda. Nie, trudno powiedzieć, czy starego, czy młodego. Graje cały brudny z jakichś łachmanach i udało mi się po prostu go chwycić za kawał po prostu tam jakieś tam tuniki, którą gdzieś tam miał połataną, narzuconą na grzbiet. No i przyparłem go do ściany. Także go krążyliśmy całą naszą gromadą. I jeszcze pewnie gdzieś tam między nami łeb Fenrisa gdzieś się wcisnął. Patrząc na niego, więc on pewnie... On, litości, panie orku, ja nic nie zrobiłem, nic nie mam, ja biedny krasnolud jestem, dajcie spokój biednemu. Z to wyjmuję srebrną monetę i tak sobie ten, na knychciach się przekładam, ale za to my coś mamy. W zależności, czy coś widziałeś, czy też nie. No tak widzisz, jak on tak nagle, tak wiesz, ogniskowa jego wzroku tak spoczęła na tej wędrującej po twoich palcach, monecie, tak wodzi za nią wzrokiem i widzisz, że na pewno masz jego uwagę i zainteresowanie. Coś tu się stało w okolicy ostatnio? Co mogłoby nas zaciekawić? Nie wiem. Stało się? Się zaczął śmiać, a potem tak się zreflektował. Ale panie, tu się codziennie coś dzieje. Może jakieś konkrety? Burzowy wilk, oprócz tego tutaj? Tak się spojrzał na tego wilka Giriszy, który się tak spojrzał na tego krasnoluda, tylko zawarczał, ten tak... Ja nic nie wiem, panie, nic nie wiem, ale... I tak przełknął ślinę i tak się patrzy na tą monetę, ale... tam ponoć w tej chatce coście z niej wyszli dzisiaj. Tam ponoć... ktoś coś wlókł po nocy. Tak, słyszałem, tak mi mówił mój kamrat. A coś więcej wiesz? Ten twój kamrat może by tak szerzej podał, kto to był, albo jak wyglądał? O, tu po nocy w okrawkach to nie radzę się szwendać bez solidnego uzbrojenia i solidnej obstawy. To nie taka okolica jak tam za murami. Tu straży nie ma. Ale mój kamrat mówił mi, że... Ale tak, czy wierzyć mu można, to nie wiem, bo on tak okowite lubi. Zagląda do butelki, tak, jeżeli ma co wypić, to wypije. I tak się patrzy na tą monetę cały czas. A wiesz, z którego kierunku było to truchło wleczone? Z którego kierunku, to nie wiem, ale ponoć... Wy nie uwierzycie, ale tu wieczorami bestie jakoweś się snują i takie ponoć zgarbione ze szponami dużymi wlokły te truchło do tego budynku, ale skąd one przylazły? No nie wiem, panie. Lepiej nie śledzić. Lepiej udawać, że cię nie ma. Bestie? Ale jakie bestie? Możesz coś więcej o nich powiedzieć? Żebym ja wiedział, jakie. Czy ja wyglądam na woja?
że ja z bestiami się potykam. Jak ja widzę bestie, to spier... Przepraszam. Ale duże, pani. Małe chodzą, chodziły na dwóch nogach, czterech. No niby na dwóch mówił, ale takie przygarbione, jakby im coś w plecach strzykało. I takie ponoć szpony długie miały. Mówił, że przestraszył się i do domu uciekł. Kazał drzwi zamknąć, zastawić. Mi jeszcze, jakbyście niby do ruin wyszli, skoro straż tak bardzo pilnuje, żeby nikt nie wychodził po zmroku. Ale my tu mieszkamy! Cały... Oni mieszkają za bramą, tak? Z tego co kojarzę, tak? A, dobra. Tu mieszkają, dawcy imion. Żyć się starają z tego, co ruiny przyniosą. Ale niewiele tego jest. Widzimy. Coś jeszcze chcemy od niego? Patrzę się po reszcie. Najlepiej by było, gdyby nas do tego kamrata zabrał, co ponoć coś więcej widział. Gdzie ten twój kamrat? No w domu jest, no okowity się napił i śpi teraz. Co my z nim gadać? No więcej nam pewnie nie powie, no. Ale wiemy przynajmniej... będzie może widział, skąd przyszli, bo jak na razie nie mamy nic. Daję mu tego jednego srebrnika, to prowadź do tego twojego kumpla. Może on tak wyje na wielu srebra. On tak skwapliwie, wiesz, złapał ugryz, schował gdzieś tam w brudne łachmany i tylko tak macha, żebyście szli za nim. Potem prowadzi was gdzieś tam kilka przecznic dalej do jakiejś obskurnej chatki wyglądającej jak przybudówka z drewna dobudowanej do jakiegoś większego, zrujnowanego budynku. I tak drzwi gdzieś tam z tej swojej łachmanu wyciągnął klucz jakiś, taki wielki w zamek wsadził, przekręcił i tylko Green! Green! Cholera jasna! Pijaku jeden, wstawaj! Wstawaj, gości mamy! Z głębi pomieszczenia dobiega was przede wszystkim niesamowity smród stęchlizny i niedawno niemytych ciał, który tutaj chyba wietrzenie to nie jest słowo, które znajduje się w języku tych krasnoludów, które tutaj mieszkają. W każdym razie widzicie, że trafiliście do niezłego barłogu, jaki tutaj jest. Wiecie, jakieś tam zbite z koślawych desek meble, jakieś wyzbierane z tego, co się udało w ruinach zebrać. Ciemno tutaj, jakieś tam okno z dawno przybrudzoną błoną, która miała robić za okno, przez które światło wpada niesamowicie, jakie takie przyćmione. Widzicie, jak w głębi pomieszczenia na jakimś sieniku leży zwaliste ciało jakiegoś krasnoluda, który podnosi głowę, spogląda na was takimi zapijaczonymi oczami. Widać, w powietrzu unosi się smród takiego przetrawionego, ciężkiego alkoholu i tak... Jady goście, kogo tu przyrwiało? Cholera jasna! Wynosić się, spać mi się chce! Jest tam może jakiś kubeł z wodą albo czymś podobnym do wody? Rzuć na percepcję, stopień trudności 5. Woda to chyba luksus. Zobaczymy. Wiesz co, znajdujesz jakieś wiadro do połowy wypełnione czymś, ale raczej to nie jest woda, bo już nie wiesz, co to jest. Chlus tam tym w nim, no. On tak, wiesz, wyznałeś w niego tym, w powietrzu rozszedł się tylko jeszcze większy smród. On ja tak zerwał. Co ty, kurwa, robisz? Pokazuję mu srebrną monetę. I myślisz, że co? Że będziesz mnie tutaj pomyjami chlastał, że jednego srebrnika? Wypierdalaj! Pokazuję mu drugiego. Pokazuję mu drugiego srebrnika. Za dwa srebrniki? No dobra, bo możesz się wynosić w podskokach. Patrzę na tego krasnoluda, co nas przeprowadził. Przemów twojemu kumplowi do rozumu. On tak się patrzy na te dwa srebrniki. No ja znam jeden sposób. Jakbyście tak jeszcze trzeci wyciągnęli, to może byśmy porozmawiali. A może wyciągnę zimną stal. I co, chcesz mi gardło podrzynać? Ja wyciągam jeszcze jednego srebrnika. Mówcie! Ale czego wy, kurwa, chcecie? Nachodzicie biednych dawców imion w domu i pomyjami oblewacie, a potem gdzie chcecie... Gdzie widziałeś te stwory? Jakie stwory? Tutaj codziennie się coś włóczy. Z szponami jakieś to wlekły truchło wilka. A, tam to tak od razu było mówić, a nie pomyjami oblewać.
No! No to gdzie ja żem jej widział? I tak wyciąga rękę no, po te monety, nie? No mów, a potem daję mu jedną, no. Puszczę mu jedną na razie, na zachętę. No, no to wiecie, ja żem je widział, jak one tam od strony strefy wojny nadchodzą, ale ja bym się tam na waszym miejscu nie pchał, bo tam to dopiero jest przepierdolone, ja wam mówię. Ja nie wiem, co to było. Słucham? Regularnie tu przyłażą te stwory? Czasem przyjdą, kogoś zajebią i zaciągną w tamte swoje strony, ale ja mówię, ja tam z domu po zmroku za bardzo nie wyłażę. No chyba, że za potrzebą. Jak wyglądają? No kurwa, takie duże, zgarbione, szpony duże, blade lico. Ja nie wiem, co to. Mi mówili, że to jakie gule są chyba, czy co? A może jakie trupy żywe? W cholerstwa tego pełno łazi. Ja bym się na waszym miejscu nie wpierdalał. No to mamy. Wilk czy nie wilk? A co to mało wilków lata? Se drugiego znajdziecie. A zresztą widzę, tam jest jeden. Weźcie sobie tego i dajcie porządnym dawcom imion mieszkać i spać w spokoju. Już nie będziemy zakłócać twojego spokoju w tym przybytku. Daliśmy mu sterownicy, już tutaj chyba powoli znikamy. Idziemy stąd, bo tu nieprzyjemnie jest. Śmierdzi strasznie. Do widzenia. No, i tak. Oby nie. Wychodzimy. Dobra, no. No to mamy... Przejebane. A wróciliśmy do punktu wyjścia, mości panowie i panie. No niekoniecznie. Trop wiedzie dalej do strefy wojny. Pytanie, czy chcemy się tam zapuszczać. Pytanie, co mają wspólnego góle z znikaniem mapy, jeżeli to były góle. Zastanawiam się, czy na pewno góle są współwinne zniknięciu mapy, czy burzowy wilk przypadkiem natknął się na góle i tak zakończył swój żywot. Ale w jaki sposób? Aha, nie, bo ja nie wiem. Albo szef guli. Chyba się musimy wrócić do miasta, pogadać z zwodzierzcami. Chyba tak. Jeśli to były góle... Tak. Jeśli to były faktycznie góle, powiedziała Grisza, no to nie radziłabym wam się zapuszczać. Znaczy zresztą i tak wam odradzam zapuszczanie się w głąb Parlind na dopiero jak jesteście na pierwszym kręgu waszych dyscyplin. Jest was czwórka, ale to nic nie znaczy. Wleziecie w nieodpowiednie miejsce i zapomni o was reszta świata już na zawsze. Idziemy do prawo rządców, tak? Do tej... Prawodzierżców. Mhm. Do prawodzierżców. Oni rezydują w holu Renwicka. Znajdziecie. Z pewnością. Ja muszę wracać do oranżerii. Mam nadzieję, że Dion niczego tam nie rozwalił albo nie naprzykrzył się komu pod moją nieobecność. Obywaj. Idziemy. Musimy zbadać każdy po prostu poszpach, każdą poszlakę sprawdzić. No tam jak pójdziemy, no to spotka nas śmierć, raczej pewna, tamtą strefę wojny. Wracacie do przyczółka tą samą drogą, którą przyszliście, nie niepokojeni przez nikogo. Macie to szczęście, że Hall Renwicka znajduje się dosyć blisko głównej bramy wiodącej na teren przyczółka i z niej. Co nieco... Mieliście okazję się dowiedzieć o przyczółku, zanim w ogóle zaczęła się ta wasza przygoda i wiecie, że Hall Renwicka to taka stara zagroda niewolników, która została przejęta przez prawodzierców i przerobiona na ich główną siedzibę. Jest to taki dwupiętrowy budynek, w którym zorganizowane są wszystkie potrzebne tej gildii pomieszczenia. I tutaj też załatwiają oni wszystkie swoje główne interesy. Przed tym budynkiem tak rozciąga się rozległy dziedziniec, który gildia jakby przekształciła w teren treningowy, gdzie trenują kadeci mający nadzieję na to, żeby znaleźć się w szeregach gildii. Kiedy wchodzicie na ten dziedziniec, widzicie jak przy szeregu obciągniętych jakby słomą kukieł treningowych stoją dawcy imion i krasnoludy, i orki, nawet jakiś skrank, którzy z takim
zacięciem wyprowadzają serię prostych ciosów i sztychów, trenując jakieś podstawowe umiejętności walki bronią białą. Nad tym wszystkim w milczeniu czuwa oparty o ścianę budynku dosyć wysoki, postawny mężczyzna, człowiek z ciemnymi włosami i kilkudniowym zarostem na twarzy, który przy boku ma przytroczony miecz, a przez plecy przewieszoną tarczę. Stoi podpierając, znaczy z rękami założonymi na piersi, przygląda się uważnie swoim podkomendnym, czasami od niechcenia wykrzykując jakąś uwagę. Wyżej ręka, szerzej nogi, ruszaj się, jakieś tam jakby korygując poczynania kadetów trenujących na placu. Co robicie? Ten barman mości towarzystwo. Chcemy go zapytać o szandrę czy o mapę? Może nie rozpowiadajmy jednak na prawo i lewo o tych fragmentach mapy, ale o szandrę można by zapytać. No to może zacznijmy od tego, a jak się okaże, że im też coś zginęło, to wtedy powiemy o mapie. Tak chyba podchodzimy nieśmiało do tego człowieka, tak myślę? Tak. No to z pełną śmiałością podchodzimy do tego człowieka. Więc... Teprys idzie ze swoją śmiałością, a Julia za nim z takim... Podchodzicie w kierunku tego mężczyzny, który na was widok odrywa się od tej ściany, zakłada sobie ręce tak pod boki, podchodzi do was, uśmiechając się lekko. Ach, kogoż to moje oczy widzą? W końcu. Najemnicy mecenasów zawitali w nasze skromne progi. Ktoś nas sprzedał, panowie. Pan Bermon? Dobrze mnie mamy? A już ci, Bermon, we własnej osobie. Możemy przejść do jakiegoś biura, żeby nie rozmawiać tak na placu? Doskonale. Tak prędzej czy później miałem zamiar sprowadzić was tutaj na rozmowę, więc skoro sami się nawinęliście, ułatwi nam to sprawę. Chodźcie. To idziemy. Wchodzicie do holu Renwicka, który jest rozległym budynkiem i widzicie kręcących się wszędzie dawców imion w charakterystycznych jakby umundurowaniu i barwach gildii prawodzierców Lostera. Ewidentnie po liczbie pracowników wydaje wam się, że jest to jedna z najprężniej działających gildii, ewentualnie najliczniejsza, jeżeli chodzi o członków, ponieważ jest ich tu znacznie więcej niż w pozostałych siedzibach, które do tej pory mieliście okazję odwiedzić. Mężczyzna zdąża ku szerokim schodom wiodącym na piętro i nawet nie oglądając się na was specjalnie, żwawym krokiem wchodzi na górę, gdzieś tam czasami skinieniem głowy bądź machnięciem ręki oddając pozdrowienie innym członkom tejże gildii. Widać, wodzą po was zaciekawione spojrzenia, taksujące szczególnie uzbrojenie Seprisa albo wytatuowane ramiona Jazdrula. Ale nikt was nie zaczepia, jedynie odprowadzają was wzrokiem. Mężczyzna prowadzi was do sali, do której wiodą dwuskrzydłowe drewniane drzwi. Otwiera je i zapraszającym gestem wskazuje, żebyście weszli do środka. Wchodzimy, tak myślę. Wchodzimy. Sala najwyraźniej pełni rolę jakiejś sali spotkań, ponieważ ciągnie się przez nią dosyć długi stół i rzędy krzeseł stojące przy nim. Bermon gestem ręki wskazuje, żebyście usiedli sam. Odsuwa sobie krzesło u szczytu stołu. Bez ceregieli po prostu sobie siada. Zakłada ręce przed sobą na stole. No dobrze. To co was do mnie sprowadza? Prawda, na Jazdrula. Ale ponieważ mamy trochę dane tajne przez poufne, to dobrze byłoby wiedzieć najpierw, co pan o nas wie. Nie spodziewaliśmy się zostać rozpoznani. Co ja o was wiem? Wiem, że najęli was kuratorzy, znaczy mecenasi do spółki z mocarnym ramieniem, ponieważ ktoś im coś ukradł i postanowili rękami niezrzeszonych załatwić swoje sprawy. I zakładam, że tym czymś były fragmenty mapy. I zakładam, że myślicie, iż to my je ukradliśmy. Jeden trop
kierujący na jedną konkretną osobę, ale też zastanawialiśmy się, czy przypadkiem wam nie skradziono czwartego fragmentu. A i owszem, tak się składa, że również jak pozostałe gildie, co już udało nam się ustalić, posiadaliśmy takowy fragment mapy i takowy też fragment został nam skradziony. Na miejscu zbrodni znaleziono może jakiś przedmiot wskazujący na inną gildię? Nie. Znaczy, znaleziono przedmiot, ale nie wskazuje on raczej na żadną gildię, ponieważ nie kojarzę, żeby mógł należeć do jakiegokolwiek członka tej gildii. Ale co znaleziono? Co znaleziono? Zaraz wam powiem. A właściwie zaraz wam pokażę. Poczekajcie tutaj chwilę. To mówiąc, wychodzi przez drzwi, którymi przyszedł i gdzieś tam znika na korytarzu. Czyżby zaraz miała się zagadka rozwiązać? Myślałem, że wychodzi i zamyka drzwi. Nie, wyszedł po prostu, nie, drzwi zostawił otwarte, po prostu wyszedł. Bardziej obawiam się, że to będzie... To teraz na mecenasów. Wskazujący na mecenasów, dokładnie. Więc wyglądałoby to tak, że ktoś od mecenasów coś ukradł. Prawodzieżcą w międzyczasie... No ale ktoś... mówił, że ten przedmiot według jego wiedzy nie wskazuje na żadną gildię. Mhm. No, według jego wiedzy. A może też na mocarną dłoń, bo w sumie mocarna dłoń razem z tym, z mecenasami trzymały w jednym miejscu tą mapę. Te dwa fragmenty. No zobaczymy. Mija kilka minut, po których mężczyzna wraca, dzierżąc pod pachą niewielką podłużną skrzyneczkę. Ze zwykłą drewnianą skrzyneczkę, niczym się nie wyróżniającą. Stawia ją na stole przed sobą, siada, uchyla wieko i przekręca skrzynkę tak jakby w waszą stronę. No dobrze, może wy mi powiecie, co to jest i do kogo należy. I co to jest? Co jest w skrzynce właśnie? W skrzynce na jakby takiej wyściółce z pluszu leży podłużne pióro. Pióro jakby jakiegoś dużego, pióro jakby jakiegoś dużego ptaka albo jakiegoś innego zwierzęcia noszącego pióro. Właśnie chciałam zapytać, jak długie pióro? Czy to może być ptaka, czy to już bardziej jakiegoś mitycznego stworzenia? To... byś musiała rzucić na Creature Lore. Proszę bardzo. Jaki poziom trudności 6. Okej, okay, to i ja rzucę. 12. Marwena, 15. Więc od razu po chwili przyglądania się temu pióru zdajcie sobie sprawę, że pióro należy do zwierzęcia, które nazywa się Zołk, które jest formą latającej skrzydlatej jaszczurki, która też ma pióra. Nosi pióra. Skrzydlata jaszczurka. No to mamy zołka. I zołki, z tego co ja kojarzę, mogą być wierzchowcami wietrzniaków. One są odpowiednio duże, tak? Tak, mogą być wierzchowcami albo mogą być towarzyszami władcy zwierząt też, nie? Władców zwierząt. Kolejny władca zwierząt albo ten sam władca zwierząt, co miał też burzowego wilka. Czy władcy zwierząt mogą mieć dwóch burzowych wilków? I tak spojrzała na Giriszę. Chyba, że już jej nie ma. Tak? Nie, ona Girisza wróciła do repozytorium. Dobra. No to tak spojrzała się wokół. Czy władcy zwierząt mogą mieć więcej niż jedno stworzenie? Teoretycznie tak. Mogą. A mnie zastanawia jedno. A gdzie mogłaby sabotować? Gdzie przytrzymywaliście ten kawałek mapy? W naszym skarbcu. W podziemiach czy na wieży? Bardzo dobrze zabezpieczony i ciężko się tam włamać. Na drugim poziomie budynku. No i tak jak mówiła twoja towarzyszka, dobrze zabezpieczony, dobrze strzeżony. Żadnych śladów włamania poza tym. Ciekawe. Miałem się udać do Griszy i zapytać się, czy zna jakiegoś... Znaczy, czy wie, co to za zwierzę, to raz, i czy zna ewentualnie właściciela tego zwierzęcia, albo może znać. Ale zjawiliście się wy, więc pomyślałem, że może wy coś wiecie. Ale to jest dobry pomysł, żeby podejść do Giriszy i zapytać o to. A co, znowu do niej wrócimy. Na razie wiemy, co to za zwierzę. No, rzutuje to wszystko tak, jakby to miał być wietrzniak, władca zwierząt z przynajmniej dwoma przyjaciółmi. Tylko co to kość u was robiła, Jazgulu? Bo to ona nas już prowadziła. Jaka kość? W siedzibie kompanii przewozowej Ostatniej Szansy znaleźliśmy kość nasączoną magią ksenomancką. Mogę zobaczyć? Pytanie, czy to dostaliśmy? Tak, Elora dała ci tą kość. A, okej. Okay. Oczywiście. Proszę bardzo. Tak ogląda. No wygląda jak jedna z zabawek Chandry. Może poprosimy ją tutaj, żeby zobaczyła.
Dokładnie. Czy wie pan cokolwiek, czy ona ostatnio opuszczała... Chandra? Chandra... dobrze, przyprowadzę ją, to raczej myślę, że to pytanie nie będzie miało miejsca. Wyszedł znowu, kilka minut go nie ma. W końcu wraca w towarzystwie starej orczycy, to tak naprawdę wiekowej, z posiwiałymi włosami, pomarszczonej, która spierając się o lasce, takim kosturze, tylko bardziej rzeźbionym, z jakąś czaszką jakiegoś zwierzęcia na wierzchu, jakimiś piórami też, obstrzonymi jakimiś takimi, powieszona w jakimiś takimi kosteczkami, z kościami powszywanymi w długie szaty, z wyrytymi runami na nich. Ona tak wolnym krokiem, wspierając się na tym kosturze i drugą ręką, jakby pod rękę z Beramonem, wchodzi powoli do pomieszczenia i widzicie, że to pierwsze się wam rzuca w oczy, to orczyca jest ślepa. Jej oczy spowite są bielmem i choć mimo tego, że z pewnością jej wzrok fizyczny nie działa, macie wrażenie, jakby przewiercała was spojrzeniem gdzieś na jakimś dużo głębszym poziomie. Ponoć chcieliście się ze mną widzieć. Andro, jako że znaleźliśmy jedną z kości, która mogła być wcześniej twoja. Mogę? I tak wyciągnęła dłoń w kierunku twoim. Przekazuję kość delikatnie, kładę jej na dłoni. Tak, to jedna z moich kości runicznych, to prawda. Skąd się mogę wziąć w kampanii przewozowej? Coś wyczuwasz w niej? Czy może zauważyłaś, że ci zniknęła i kiedy ci zniknęła? Tak, to jedna z kości z mojego kostura i tak pokazuje palcem z takim długim paznokciem, że tu w tym miejscu powinna wisieć. Widzicie, że tam faktycznie są jakieś takie sznureczki, koraliki czy coś tam i poprzeplatane takimi kostkami z wyrytymi runami na nich w równych odstępach, jakby w równych odległościach i gdzieś tam między, w jednym miejscu tak jakby właśnie takiej kostki brakuje. Tak. Ja mam lepsze pytanie, czy na jej, w jej stroju wiszą podobne pióra jak ten, które tutaj znaleźliśmy? Nie, są to pióra, ale na pewno nie zołka. No to pytanie, jak to się mogło stać, że jedna z tych kości z twojego kostura zniknęła? To jest pytanie, na które sama bym chciała znać odpowiedź. Rozglądam się po reszcie, jakieś pomysły. Martwy punkt. Dla mnie sprawa jest prosta, powiedział Beramon. Ktoś próbuje nas wrobić, tak samo jak i pozostałe gildie. To wiemy. To się zorientowaliśmy już przy pierwszym przypadku. Musimy pójść tropem Zoaka. Znaleźć albo to stworzenie, albo jego właściciela. No, napomykam mu też, co znaleźliśmy w tych... No, Farland. Nie pamiętam, jak się nazywa ta dzielnica tych bogich. Okrawki. No, w skrawkach. Mhm. Znaleźliśmy truchło burzowego wilka, a z kolei miejscowi mówili, że tam jakieś coś gulopodobne grasuje w okolicy, a po ranach wyglądało, że faktycznie coś z wielkimi szponami go pociachało. A trop, który znaleźliśmy u macerasów, właśnie tam nas zaprowadził. To by nie było dziwne, że gule zabiły burzowego wilka, ale zamaskowały to tak, jakby chciały ukryć fakt jego istnienia. Jeżeli... nie podejrzewałbym żadnego dawcy imion o władzę nad gulami. Jeżeli to coś faktycznie wydawało im rozkazy, to raczej stawiałbym na nieco mroczniejsze siły niż tylko dawcy imion. Tylko jeśli tak, panie Bermont, to możemy nie być w stanie znaleźć... przebić się do tych mrocznych sił i nawet ich pokonać. Panie, masz informacje w strefie wojny? Co się dzieje? W strefie wojny? Strefa wojny nie jest miejscem dla takich dawców imion jak ty, ani nawet dla takich dawców imion jak ja. Tam pełno żywotrupów, guli, do tego ożywionych posągów, nie wiem jak to nazwać, fałszywi dawcy imion. Mnóstwo tam potworności, które lęgną się tam od czasu, kiedy Parlein wróciło na łono
naszego świata i tylko najodważniejsi albo ci najbardziej głupi i zdesperowani mogą się tam udać. Ale to jest obecnie nasz jeden z dwóch tropów, który nas tam prowadzi. Albo kolejny fałszywy. Nigdy nie wiadomo. Skupiłbym się na tym i pokazał na to pióro. Myślę, że to może dawać nam jakąś odpowiedź, bo to w końcu nie jest trop, który prowadzi do kolejnej gildii. Bo nie znam żadnego władcy zwierząt, który byłby członkiem aktualnie jakiejkolwiek gildii, o której mam wiedzę. Czyli znów przejdziemy do Giriszy i poprosimy, żeby Fenris wywęszył tym razem stworzenie. Czy Zołka da się wywęszyć, skoro on lata? To będzie trudne. Czy da się wywęszyć? Nie wiem, ale być może Girisza zna jakiegoś Zołka, albo zna kogoś, kto mógłby mieć Zołka, więc jest w końcu władczynią zwierząt. Oni najbardziej orientują się w takich sprawach. Jeśli pan pozwoli, weźmiemy pióro, chyba że chce pan iść z nami. To nie ma... A, jeszcze jedno. Nie, muszę dopilować spraw tutaj na miejscu. Mam wiele różnych obowiązków. Ale jedna sprawa. Jeżeli wam się uda odkryć, kto za tym stoi i kto ukradł fragment naszej mapy i map innych gildii, to bardzo proszę, żebyście dostarczyli nasz fragment mapy nam i wszelkie dowody do naszej siedziby. Odwdzięczymy się oczywiście. To co? No co, idziemy. Do Giriszy? No do Giriszy. No. Ucieszy się na pewno na nasz widok. Nie wiem, ciastka możemy chyba jej przynieść, skoro często się widujemy. Żeby nie przedłużać, to opuszczacie Halle Renwicka, siedzibę prawodzierców Lostera. I nie niepokojeni przez nikogo, zdążacie uliczkami Parline w kierunku Oranżerii. I zastajecie Girisze w towarzystwie Fenrisa wylegującego się na trawie, która przecina jakieś krzewy niedaleko głównej bramy wiodącej na teren prestiżowego zakonu ogrodników, bo tak się nazywa ta gildia, która przejęła sobie ten rejon pod swoje władanie. Nie spodziewałam się was tak szybko. Zakładam, że rozwiązaliście już sprawę i macie dla mnie dobre wieści i nasz fragment mapy. Czy może jednak nie? Chcielibyśmy, Giriszo, ale... Niestety trop po raz kolejny prowadzi nas do zwierzęcia, więc ponownie... W tym momencie słyszycie za plecami głos. I to znowu oni! To znowu ta przeklęta elfia wojowniczka naznaczona przez horrora! Giriszo! Dlaczego ty z nimi rozmawiasz? Wynoś się, o podła naznaczona! Nie przychodź w to miejsce, plugawisz je swoją obecnością! Nie życzę sobie ciebie na moim terenie! Ajajaj, tak skinię głową. Może się przejdziemy w inne miejsce. Mhm. Dio, nie bądź tak dobry i zostaw nas w spokoju, musimy porozmawiać. Swoje paranoje zostaw na jakiś inny moment. No wiesz co, Girisza? Jak możesz? I obrażony wieczniak po prostu obraca się napięcie w powietrzu i odlatuje, furkocząc głośno i ostentacyjnie skrzydełkami. A ten maluch przypadkiem nie ja ma mówię do Józaka? No właśnie mówię tutaj na ucho do Julii, że tu mamy podejrzanego, tak jak na samym początku myślałam. Tego Zoaka? Wieczniaka, tak, mam. Dion nie ma żadnego zwierzęcia, on jest mistrzem żywiołów, to nie jest... To nie jest dyscyplina, w której potrzebni są towarzysze. A dlaczego mówicie o Zoaku? To tak wyjęłam z tego zapazuchy, zawinięta pewnie w jakiś materiał, to pióro. Albo czwarty fragment mapy pozostawił tylko taki ślad. No tak patrzy. Makari, rzekła to jedno słowo marsząc z drzwi. No to... Makari? Jakieś zaklęcie? Potrawa? Nie, to... imię władcy zwierząt, ale przyznam się szczerze mówiąc, że nie spodziewałem się akurat jego. To niebezpieczny typ, oddaję wam pióro. Należy do Howlanda, jego zwierzaka. To właśnie Zołk. Jesteś w stanie rozpoznać zwierzę dokładnie po jednym piórze? Jesteś pewna? Uwierz mi, akurat takiego Zoaka nie da się przeoczyć. A ten Makari należy do którejś z gildii? Nie, Makari nie należy do żadnej z gildii. Jest przywódcą szmaragdowych łez. Jednego z gangów mających swoje siedziby gdzieś tam w okrawkach. No dobra, z tego wynika, że oni mogą być to zamieszani. I co teraz? No to teraz mamy problem. I wy też macie problem, ponieważ nikt nie uda się do okrawków w celu starcia ze szmaragdowymi łzami. A dlaczego? Słucham? Co potężni są? Polityka.
Tyle mam ci do powiedzenia. To może trzeba sprawę o Torgaka. Torgak nie pozwoli na otwarty konflikt na terenie okrawków, jestem tego pewna. Jeżeli już ktoś miałby to załatwić, to ktoś niezrzeszony. Domyślam się, czyli że my. Prędzej czy później trafi na nas. Ale... Ja już chciałam oddawać głos do mecenasów, że skoro oni są tak biegli w polityce i na pewno rozpoznadzą przywódcę Szmaragdowych Łez. Oni kazali nam tylko znaleźć i dowieść, kto zwinął te fragmenty mapy, więc zadanie wykonaliśmy. Nie musimy się przecież z nimi konfrontować. Elora chciałaby swój fragment mapy odzyskać. Wszyscy by chcieli swój fragment mapy odzyskać, ale jeżeli chcą te fragmenty mapy dorwać, to może niech wypuszczą kogoś, kogo nie da się łatwo zabić. Tak potarła swój kark wymownie. Skoro tak chcecie zamknąć tą sprawę, to... Tak, nie wiem jak reszta, ale jak odpowiednio stawka wzrośnie, bo tak na razie to tak de facto to my pracujemy dla... Jednych. Dla mecenasów, a Jazdru pracuje dla kampanii handlowej. Tak. Więc na razie dwie gildie nic nam nie zaoferowały, oprócz tego, że jak znajdziecie mapę, to nam przynieście. Tak. Pieniądze nam zaoferowali, tylko tyle. Prawodzierżcy mówili, że nam się odwdzięczą w jakiś sposób. Aha, a oni powiedzieli inaczej. A na razie mamy polityczny konflikt, jak w niego wejdziemy i nie daj Boże, znaczy nie daj pasję, coś nam się stanie, no to rozumiem, że każdy umyje ręce. Może być. A zazwyczaj na tym to polega. Niektóre rzeczy tak działają w pszczółku, niestety. Więc ja bym osobiście mimo wszystko oddała temat do mecenasów na zasadzie mamy tu silne podejrzenie, że ten pan to ukradł, zróbcie z tym coś. Albo coś dorzućcie. A może zaproponuję coś takiego, bo mam wrażenie, że tu jest jakiś problem w braku komunikacji pomiędzy wami. Może z tobą chyba mamy najlepszy kontakt, Girisho. Może zaproponuj spotkanie wszystkich gildii, na którym się spotkają z nami po prostu przedstawiciele i wyłożymy kawę na ławę faktycznie, jak to wygląda. I razem podejmiemy tę decyzję, tak? To jest dobry pomysł, ale potrzebuję na to trochę czasu. Umówmy się tak, że spotkamy się w dziedzictwie Loaka i dam wam znać, co z tego wyszło. Dobrze. Jeżeli... Powiem tak, nie wiem, teraz jest godzina, powiedzmy południe, więc jeżeli do 15 nie zjawię się w karczmie, to znaczy, że nie dogadałam się z pozostałymi i będziecie musieli to załatwić na własną rękę. Może tak być? Dobrze. Okej, no dobrze, no to drodzy widzowie, drodzy słuchacze, w tym miejscu kończymy trochę niespodziewanie wcześniej niż zwykle. No ale tak czasami bywa. Komfort graczy jest jakby nie było najważniejszy w graniu w RPG-szki wszystkich grających przy stole, więc tak czasami bywa, że trzeba przerwać wcześniej. I to też robimy. Dziękuję wszystkim za udział, za słuchanie. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie. Zapraszam na kolejną sesję Rdawna, która odbędzie się w środę 2 listopada o godzinie 18.30. Startujemy na moim Twitchu. Ze mną byli moi wspaniali gracze, czyli Setiana jako Arvena, Jassamet jako Julia Gordę, Bleddyn jako Sepris i Oskar jako Jazdrul. I mam nadzieję, że w kompletnym składzie spotkamy się właśnie w tą środę o godzinie 18.30 i dokończymy zabawki na strychu już. Finałową sesję rozegramy i że nic się nie do tego nie spierdzieli, nic się nie wysypie do tego czasu. I tym miejscu dobrej nocy życzę wam wszystkim i papateczki. Cześć, cześć. Cześć, cześć, dzięki. Jeżeli spodobało ci się, drogi słuchaczu, to co robię, zapraszam do odwiedzenia swoich mediów społecznościowych. YouTube, Facebook, Twitch, Instagram. Wszędzie znajdziecie mnie wpisując w wyszukiwarce żuraw.pl. Linki w opisie każdego odcinka.